Cześć, jestem Marta, wy jesteście na kanale Healthy Lifestyle i witam Was dzisiaj w kolejnym filmie. A zaplanowałam sobie na ten dzień moje podsumowanie stycznia, bo tak jak już Wam obiecałam w poprzednim gdzieś tam filmie, 2-3 filmy temu, chcę nagrywać co miesiąc takie podsumowanie moich miesięcy. Będzie to może dla Was po części motywujące, po części uświadamiające, że jesteśmy tylko ludźmi i czasem rzeczy, które sobie zaplanujemy, totalnie nie wychodzą. I to sobie uświadomimy, że nie wszystko zależy od nas, bo tu będzie też taka rzecz, która idealnie pokaże nam, że nie wszystko zależy od nas. I też będzie to dla mnie taka ściąga w przyszłości, tak już na samym końcu z tych plusów tego rodzaju filmu. Będzie to taka ściąga dla mnie, co mam do poprawy. I tak, styczeń zaczął się u mnie dość leniwie. Może nie tak, że leniwie, ale czułam, że jest tak cicho i spokojnie i nie wiedziałam, że to jest cisza przed burzą. No ale będę mądrzejsza na przyszłość. W styczniu 4 razy miałam migrenę, z czego 2 razy miałam migrenę dwudniową i było to dla mnie okropne. I tak jak już też masę filmów temu Wam opowiadałam, ja bardzo chcę zrobić rezonans głowy i byłam zapisana na ten rezonans, też Wam chyba o tym mówiłam. I miałam go zaplanowanego na połowę stycznia, tam może trochę więcej niż połowę, bo to nie pamiętam, czy to był 16, 17, 18, jakoś w tych granicach stycznia, więc już w sumie ta druga część, no ale nieistotne. Miałam go zaplanowanego i 2 dni wcześniej dostałam telefon, że moja wizyta jest odwołana, bo no i tam powiedzieli, co tam się wydarzyło. I mówię, że no dobrze, ale to w takim razie kiedy, na kiedy mam przełożoną? No nie wiadomo, trzeba się rejestrować jeszcze raz. I mówię, kuźwa, to po pierwsze, ja bym to olała i wzdychnęła i machnęła ręką, gdyby to był rezonans na NFZ. Ale jak już Wam opowiadałam masę filmów wcześniej, gdzie opowiadałam o moim zdrowiu i o tym, że coś tam się dzieje, a nie wiem do końca co, że ja się nie mogę dostać na ten NFZ, na rezonans, bo lekarze mówią, że po co to robić. Neurolog mi powiedział, że to albo coś wyjdzie, albo nie wyjdzie, pani ma migrenę. Albo alergię. Mam alergię i mam migreny, ale nie jestem pewna, czy to są migreny, dopóki tego nie zbadam. I ja wychodzę z założenia, że dopóki nie ma obrazowego badania, w którym właśnie ten neurolog zobaczy, czy tam się coś działo, czy tam jest wszystko ok, to on nie powinien móc stwierdzać migreny, no bo nie ma do tego podstaw, bo nie ma wszystkich badań zrobionych dookoła, które wykluczyłyby inne ewentualne choroby, prawda? Albo to i ja jestem jakaś głupia, ja nie chcę wchodzić na kompetencje lekarzom, ale ten wyjątkowo trafił mi się taki olewczy. I ja wiem, że kto do niego nie pójdzie, to wychodzi z bardzo podobną opinią co ja, że on tak w zasadzie wciśnie tabletki na migrenę, albo jeszcze zgrozą na jakieś nadciśnienie. No i lecz się Polaku sam, kombinuj. Leż w ciemnym pomieszczeniu, jak cię boli. Już pomijam, że leki nie działają, w sensie, Boże, źle to zabrzmiało, bo to zabrzmiało tak, jakbym chciała powiedzieć, że w ogóle leki nie działają. Nie, te leki, które ja dostałam, nie działają na mnie. I te, co miałam zalecone, no, nawet nie były na receptę, tylko po prostu pan neurolog mi zalecił. W ogóle to nie to. Więc ja już wściekła zapisałam się na ten rezonans prywatnie. I w momencie, gdy płaci się tysiaka, a czasem i ponad, za rezonans i zapisało się na niego miesiąc wcześniej, a oni do Ciebie dzwonią 2 dni wcześniej, że no, trzeba się zarejestrować jeszcze raz, bo nie będzie w tym terminie. I ja sprawdzam terminy i takie terminy, które mam odpowiadające też mi, bo były terminy takie, że mogę na jutro na 11. Ale ja nie mogę jutro na 11, bo do podania kontrastu ja muszę mieć ważne badanie keratyniny. Trzeba wiedzieć, czy z nerkami jest wszystko ok, czy kontrast można podać. I te badania mogą mieć maksymalnie tydzień, więc ja nie mogę wziąć badań, które już sobie przygotowałam na ten kontrast, na to badanie z kontrastem, które mi przygotowano, no bo one są już nieważne na ten następny termin. Muszę je wykonać jeszcze raz. I nie dam rady się wyrobić do 11, bo znaczy zrobić badanie bym zdążyła, ale pani w laboratorium po prostu nie da mi tych wyników w ciągu 15 minut,
bo jest człowiekiem i ma 1 500 000 osób przede mną, które pójdą się zbadać i też musi im dostarczyć wyniki. Więc dla mnie to jest chore. I z terminu, następny termin, który mam do wyboru, to jest właśnie końcówka marca i to jest jakaś tam godzina 19 coś. Przed kontrastem nie powinno się jeść. Ja będę zestresowana, więc przypuszczam, że będę cały dzień bez jedzenia, no ale dobra, to jest jakby moja wina, że ja się zestresuję i nie będę jadła cały dzień, a nie ich interes, więc dobra, zapiszę się na ten koniec marca, żeby nie stękać. Ale wściekłam się. Ja rozumiem, różne rzeczy są, ale nie wściekłam się nawet na samo to, że mi odwołali wizytę, ale na to, że gdy zapytałam się, okej, to kiedy jest następny wolny termin? No nie wiemy, musi się pani znowu zarejestrować. No to właśnie próbuję to zrobić. I dlaczego nie mogę? Dlaczego ja muszę do nich zadzwonić, skoro jak oni do mnie zadzwonili, to mogliby na dobrą sprawę już mnie zapisać na inny termin, nie? No ale widocznie nie. Mówię, dobra, już ciul z tym. Ciul z tym. Ważne, że luty się zaczął dobrze, bo już jest któryś tam luty, prawie połowa lutego, a mnie głowa nie boli, więc może po prostu coś jest nie tak, ale w ogóle inne rzeczy się działy, ale dowiecie się o tym w podsumowaniu lutego, bo już jest grubo. I no tak, bolała mnie 4 razy głowa, w tym 2 razy 2 dni. Może to nie jest tak już dużo, no bo miesiąc tam, no styczeń ma 31 dni, więc może to faktycznie nie jest jakoś tak bardzo dużo, ale kiedyś mnie ta głowa nie bolała w ogóle, a teraz raz, że ja jestem alergikiem, mam alergię na roztocza, więc od tego też może mnie boleć głowa, ale to też jest cyrk, bo na moją alergię ja się odczulałam. Nie ma leku w Polsce. I szukam go, tak jak i mój narzeczony, bo on też się odczula i też się odczula na roztocza. On ma też uczulenie na pyłki brzozy, ale na brzozach się nie odczula, bo to nie jest jakieś tam intensywne dla niego. Zresztą też tak mu lekarz zalecił, że dobra, te brzozę to olać, odczulaj się na roztocza. I leku, który na roztocza mamy przepisany, nie ma od początku 2022 roku, więc już rok się nie odczulamy, bo nie ma tego leku. A gdy przychodzimy do lekarza, najlepsze, że ta fiolka wystarcza gdzieś tak na 6 miesięcy, 5-6 miesięcy, zależy. I kosztuje 500-600 zł, teraz przypuszczam, że już około 700, gdyby były w Polsce, to tyle by już kosztowały. No ale są na tej liście zabronionego wywozu. Więc chcąc, nie chcąc, ich tu nie będzie. Przepaliłam sobie 2 recepty, bo jedną moją receptę wzięła najpierw pani w aptece, że dobra, ona podzwoni, dowie się, okazało się, że nie było niby w hurtowniach w całej Polsce i nikt nie sprowadził nam tego leku. Później drugą receptę przepalił mój narzeczony właśnie z tego samego powodu. Bo też pani w aptece ją zabrała, no i magicznie się rozpłynęła, nie dostaliśmy znać w ogóle. Nie wiem, czy nawet tak można zabierać sobie receptę pacjentowi, ale klientowi, bo w aptece to klient, nie pacjent. Ale no świadomie to dawaliśmy, bo ja chciałam po prostu dostać ten lek. No i pomyślicie sobie, że skoro nie ma tego leku, no to w czym problem, żeby lekarz przepisał inny? No i ja to też tak rozumiem, bo ten lek jest drogi, a widziałam odpowiednik tego leku, który jest w 90 albo w 80% albo w 70%, no nie wiem, w większej części jest refundowany. W efekcie kosztuje tam jakieś 20 zł. I pytałam się, że no, czytałam, że to zamiennik, że może by po prostu wziąć tamten, a on wiem, że jest w aptekach, jest dużo tańszy. Nie, nie. O co chodzi? O to, że mój lekarz ma podpisaną umowę z danym lekiem i ma sprzedawać dany lek, bo ma od tego prowizję. Tylko no w przypadku, gdy nie ma tego leku, to co ja mam zrobić? Mam się udusić? Znaczy, ja tu teraz będę bardzo wyolbrzymiać, bo ja nie mam aż takiej alergii, żebym się dusiła. Ja mam po prostu katar taki, że mi leci z nosa i to zazwyczaj nad ranem, później jest jakoś okej. Mój narzeczony ma gorzej, bo jego często boli głowa od tej alergii. I gdy się odczulał, nie bolała głowa go w ogóle. A gdy się przestał odczulać, to zaczęła go znowu boleć ta głowa. Więc tutaj też, jeśli chodzi o ten mój rezonans, ja też podejrzewam, że to po prostu jest nawet nie migrena, tylko od tego, że ja się nie odczulam, zaczyna mnie boleć głowa, tak? Ale
Ja nie mam takich kompetencji, żeby się samodiagnozować, po to idę do lekarza i po to mu ufam, żeby on mi coś pomógł i żeby mnie wyleczył, albo żeby mnie leczył, bo nie wszystko da się wyleczyć. No, alergii nie wyleczymy, z tego co ja wiem, tak w 100%, ale ją leczymy i lecząc ją, biorąc odpowiednie leki, odczulając się, nie mamy tych objawów i nie te pyłki nas tak nie drażnią. No, ale możecie powiedzieć też, no dobra, to zmienię alergologa. W mojej miejscowości nie ma innego alergologa, jest ten. A nie mieszkam w jakiejś bardzo małej miejscowości, bo u mnie jest powyżej 50 tysięcy mieszkańców, ale nie ma innego, który by mi cokolwiek załatwił, bo jest tam, okej, też mówiąc, że nie ma innego, to trochę przesadzam, bo tam podobno jest jeszcze jakiś, który nic nie robi, nawet leków na odczulanie nie przepisuje, tylko wzdryga ramionami. Także mnie coś takiego nie kontentuje i ja chcę się pozbyć alergii. Pewnie skończy się to tak, że po prostu jak będę we Wrocławiu, to tam pójdę na badania i tam dostanę coś, co jest w aptekach, a nie coś, po co będę musiała jechać za granicę, żeby to sprowadzać. Więc tutaj mamy to kółeczko jakichś dziwnych chorób i starości. Co mnie śmieszy, ja te alergie to w zasadzie mam tak gdzieś od 2 lat, może od 3, bo ja też teraz mi się ten czas tak jakoś strasznie kurczy i czuję taką presję czasu, więc to wszystko mi się troszeczkę kurczy, ale tak gdzieś, no 3 lata to jest maks, jak mam alergię. Wcześniej jej nie miałam i coraz bardziej mam takie, kurde, serio, mam 27 lat dopiero, 28 w marcu. Dlaczego ja się tak zaczęłam sypać teraz? I no mam do tego jakieś małe przypuszczenia, ale nie chcę o tym tutaj gadać na YouTubie, bo wiecie, ja gdzieś tam ruszam się dużo, odżywiam się zdrowo. Alergia to jest akurat taka rzecz, że przyjdzie albo nie przyjdzie i to nie macie na to wpływu po prostu. Ale są właśnie też inne rzeczy, takie towarzyszące, które mnie bardzo zastanawiają, że jak to jest, że po przekroczeniu pewnej bariery wieku nagle się zaczynają boleć plecy i w ogóle dowiadujesz się o mięśniach, o których wcześniej nie miałeś pojęcia. I ja to mówię tak prześmiewczo, bo źle by to brzmiało z ust też po części trenera personalnego, który nagle by się dowiedział o jakimś mięśniu. My to musimy wiedzieć już na samym wstępie, to jest podstawa naszej pracy. No, ale wiecie, chcę to trochę żartobliwie to podkreślić. Nie wiem, co się wydarzyło. I nie wiem, czy jak będę bardziej brnąć w te następne lata, a będę brnąć, bo mam zamiar długo i zdrowo żyć, to czy będzie jeszcze gorzej? Czy ja się rozczaruję? Czy to moje założenie, że ja chcę zdrowo żyć i długo, będzie, no długo to może, to też nie mamy na to wpływu, że ja chcę zdrowo żyć, to czy to na pewno ode mnie też w pełni zależy, nie? Ale tak, mam nadzieję, że uda mi się już dokończyć ten rezonans i już mnie nie odwołają i będzie wszystko ok i tam się okaże na tym rezonansie, że no faktycznie, jak ja to mówię, nic tam nie ma, chociaż mózg to bym chciała, żeby znaleźli. I tak, to z tych takich geriatrycznych rzeczy mamy już pozałatwiane, bo nie miałam żadnych chorobowych rzeczy poza tymi bólami głowy, więc jest to dobrze. Cały styczeń ćwiczyłam codziennie i jestem z siebie zadowolona. Cały styczeń, bo ja mówię, no utrzymuję dużą aktywność fizyczną, ale było tak, że w grudniu, no grudzień to też był dla mnie ciężki okres, bo gdzieś tam te vlogmasy, niby nie nagrywałam jakichś tam vlogów i rozbudowanych filmów, ale to też jest czasochłonne, jeśli macie jeszcze jakąś inną pracę, a ja ją mam, więc to były takie troszeczkę 2 etaty, w pewnych momentach nawet 3. Gdzieś tam na początku jesieni ja zapadłam w taki sen zimowy i nie ćwiczyłam codziennie. Czasem było tak, że ćwiczyłam tylko raz w tygodniu, czasem było tak, że ćwiczyłam 3 razy w tygodniu, czasem także 5, a czasem także 2. A teraz naprawdę cały styczeń, każdy dzień ćwiczyłam. Ja wiem, mięśnie potrzebują czasu na regenerację i dlatego już płynę, biegnę i pędzę do Was ze sprostowaniem. To nie tak, że codziennie waliłam jakieś turbo treningi mocne, siłowe. Po prostu robiłam tak 4-5 treningów albo siłowych, albo aerobowych, a pozostałe te dni robiłam stretching, albo jogę, albo właśnie takie delikatne, leciutkie ćwiczenia. Też starałam się bardzo często wychodzić na spacery i widzę efekty, bo ja gdzieś tak pod koniec grudnia zauważyłam, że przytyłam, no po prostu przytyłam, zdarza się każdemu, nie? I to było jakoś tam raptem ze 2 kilo i teraz już dzięki temu, że zaczęłam się nastawiać na te swoje tory, to waga wróciła do normy.
I tak. Bo właśnie, chciałam Wam powiedzieć, ale zgubiłam wątek. Bo właśnie, był też taki okres, że ja ćwiczyłam aż do przesady, bo ja ćwiczyłam siłowo przed tym, jak przygotowywałam się do zawodów bikini fitness. I ja wtedy ćwiczyłam 7 razy w tygodniu siłowo. I to było 7 razy w tygodniu siłowo, po 1,5 godziny, czasami po dwie, a do tego dochodziło sprzątanie w domu, a ja mam 180 prawie metrów, więc tu jest co sprzątać. Dochodziły spacery, zakupy, najczęściej na pieszo, bo ja tylko po jakieś takie wielkie zakupy, gdzie muszę kupić wodę czy duży żwir dla kota, no to jeżdżę wtedy samochodem, ale tak to po zakupy chodzę pieszo i dużo rzeczy robię. To było dość niekorzystne dla organizmu na dłuższą metę. Na szczęście gdzieś tam się troszeczkę z tego ogarnęłam i zaczęłam tak po prostu, no, normalnie, zdrowo powiedzmy, żyć i utrzymywać tę aktywność fizyczną, no ale czasem się tam noga powinęła i byłam trochę bardziej leniuszkiem, głównie właśnie w tym okresie jesienno-zimowym, gdzie ja jesienią też troszeczkę podupadłam psychicznie, wkradła się mi tam sezonowa depresja i nie było dla mnie istotne to, czy ja się ruszę z łóżka, czy ja w ogóle z niego wstanę. Bardziej istotne było to dla mnie, że ja chciałam się czuć dobrze i zmuszałam się też trochę do czynności różnych, ale to nie wszystko jest takie proste. I po prostu chciałam dać sobie czas. No, ale wracając do tego stycznia, bo ja Wam jeszcze opowiem cały zeszły rok, zamiast skupiać się tylko na tym styczniu. Jestem zadowolona, bo właśnie wróciłam na te tory, zaczęłam ćwiczyć i do tego cały styczeń nie jadłam też żadnych słodyczy, nie jadłam żadnych fast foodów, nie jadłam żadnych chipsów. Raz zjadłam popcorn, taki normalny w paczce ze sklepu kupny, bo po prostu już chciało mi się czegoś słonego i stwierdziłam, że dobra, to kupię sobie paczuszkę popcornu i to będzie lepszym rozwiązaniem niż chipsy. I faktycznie to gdzieś tam zaspokoiło ten mój głód na słone, ale jadłam bardzo dużo warzyw, bardzo dużo owoców, bardzo dużo zdrowych rzeczy i jestem z siebie zadowolona. Możecie się zapytać, co w tym takiego trudnego, żeby dietetyk, szczególnie że dietetyk gdzieś tam promuje zdrowe odżywianie i co w tym dziwnego, żeby po prostu nie jeść takich rzeczy, ale ja też pewnie wiecie z poprzednich filmów, ja uwielbiam słodycze i ja uwielbiam słone przekąski. I w grudniu właśnie wtedy, jak tak troszeczkę przytyłam te 2-3 kilo, to żarłam słodycze chyba codziennie. Chyba nie było dnia, żebym nie zjadła czegoś słodkiego. Ja też nie mówię o tym, że jadłam, nie wiem, całe pudełko ciastek, ale gdzieś tam codziennie się zdarzało, że zjadłam jakiegoś słodycza albo zjadłam chipsy. Jeśli chodzi o chipsy, no to zjadłam całą paczkę, bo ja nie jestem z tych, którzy sobie dozują takie przyjemności. To ma być przyjemność na raz. Więc dla mnie to był wyczyn. I poniekąd, no widzicie, i dietetyk może być uzależniony i to nie jest dobre. Ja tu się nie chcę usprawiedliwiać i nie chcę się wybielać. To nie jest dobre i absolutnie nie o to mi chodzi, ale no czasami zdarza się i specjalistom, żeby coś tam sobie w zdrowiu pomieszać. Więc teraz jadłam czysto i w lutym też mi się udaje. W lutym na razie, no mamy prawie połowę lutego, zjadłam tylko pół Kinder Bueno. Tego bez czekolady, uwielbiam je. Więc też jestem dumna, że pół, a nie całe. Kiedyś to bym wciągnęła 10 i nawet by mi nie było niedobrze. Ale tak, to też nie chcę, żebyście zrozumieli, że ja mam taki plan, że w ogóle całkiem zero nic i cukier najgorsze zło, bo nie, ja cały czas mówię, że wszystko jest dla ludzi i jeśli macie na coś ochotę, to możecie to zjeść. I tutaj też zawsze zaznaczam, że no to jak we wszystkim, to zależy. Czy możemy coś, czy nie możemy, to zależy. Zależy od czego? Od tego, czy wam lekarz pozwolił, w sensie pozwolił, bo są choroby, przy których po prostu nie możecie jeść pewnych rzeczy i tego nie przeskoczycie. Ja mam to szczęście, że nie choruję na żadne choroby takie przewlekłe, nie mam problemów z tarczycą, nie mam problemów z cukrem, więc nie mam w zasadzie żadnych takich restrykcyjnych wytycznych odnośnie mojej diety. No nie mogę się nawpieprzać kurzu, bo mam na niego alergię,
Ale raczej nie mamy takich zechcianek, że odjadłabym sobie dzisiaj kurzu. Więc tutaj trzeba brać pod uwagę jednak, że jeśli chorujecie na coś poważnego, a zarówno cukrzyca, jak i zaburzenia tarczycy, no to są poważne rzeczy, to no warto się słuchać i warto sobie odpuścić czasem te niektóre zakazane składniki, żeby cieszyć się zdrowiem, żeby nie puchnąć, żeby gdzieś tam to samopoczucie nie podupadało, bo to też i psychika wtedy podupada. Lepiej sobie coś poszukać, co Wam jakoś zamieni. Tutaj też ja rozumiem, że no czasem się chce, ale to też zależy od tego, jak często jest to czasem. Czy czasem to jest raz w tygodniu, czy czasem to jest raz w miesiącu, czy czasem to jest raz na 3 miesiące, czy raz na pół roku, bo to też może być dość istotnym aspektem. Więc o tym pamiętajcie przy jedzeniu, że no w teorii wszystko jest dla ludzi, ale kierujcie się wynikami badań. Bo ja nawet jak rozmawiam z podopiecznymi, ja najczęściej współpracuję z podopiecznymi ze schorzeniami przeróżnymi. Rzadko kiedy współpracuję z osobami zdrowymi, które chcą schudnąć gdzieś tam, bo przyznam Wam, że nawet rzadko mi się, ja też chyba kierowałam po prostu od początku swoją karierę tak, że gdzieś tam w mediach społecznościowych najczęściej mówiłam o zaburzeniach, więc jakby targetowałam to sobie pod te osoby i takie osoby mi się najczęściej zdarzają. Co ciekawe, jeśli chodzi o schudnięcia, to najczęściej zgłaszam takie po prostu, że człowiek jest zdrowy, ale chce schudnąć, to najczęściej skierują się do mnie mężczyźni, kobiety tak rzadziej, kobiety częściej właśnie z różnymi schorzeniami. I wszystkie feedbacki, jakie dostawałam, były pozytywne, więc z tego jestem bardzo zadowolona. Ale nie będę tutaj teraz karmić swojego małego narcyza i powiem, o co mi chodziło. To ja właśnie częściej nie zwracam uwagi na samą wagę, a na stan zdrowia. Bo można być szczupłym i w sensie w normie BMI, może tak. Można mieć BMI w normie, które też tak nie u wszystkich się sprawdza, bo gdzieś tam u kulturysty BMI będzie wskazywać na nadwagę czy tam otyłość, a on jest po prostu przypakowany. I to o wiele, 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 wiele innych w ogóle odnóg do tego mogłabym rozgadywać się i ten film będzie trwał 4 godziny, a nie do godziny, tak jak planowałam. Ale może zostawmy to po prostu na inny raz. Przyjmijmy taką przeciętną osobę w normie mającą to BMI, to nie zwracam właśnie uwagi na to, żeby jakoś schudła czy coś, tylko żeby stan zdrowia był poprawny. Bo jeśli wyniki badań są dobre i czujesz się dobrze, no to ta reszta, można na nią poświęcić troszeczkę więcej czasu, gdzieś tam na tą swoją idealną, wymarzoną sylwetkę, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, co tu się w głowie dzieje, dlaczego my chcemy schudnąć, dlaczego my... Ja też pracuję z osobami, które chcą przytyć, ale to akurat zdarza się rzadko, że ktoś chce przytyć, ale niektóre osoby naprawdę mają duży problem z tym, żeby nabrać masy i to też jest straszne, bo te osoby bardzo chcą, a słyszą przytyki na ulicach, czasem od obcych osób, wyglądasz jak wieszak, wyglądasz jak kościotrup, jak tak w ogóle można powiedzieć do obcej osoby, do jakiejkolwiek osoby. Ja bym tego najbliższej przyjaciółce nie powiedziała, że albo, nie wiem, jesteś tłusta i spasiona, albo wyglądasz jak wieszak. W życiu by mi to nie przyszło do głowy, bo mnie to nie obchodzi. Jak ktoś się do mnie zgłasza po dietę, to wie, po co się zgłasza i ja weryfikuję, czy ta osoba naprawdę tego chce i czy może. I to jest ważniejsze niż te cyferki na wadze. Dbajcie bardziej o swoje zdrowie niż o te cyferki, a jak zdrowie będzie, to i będzie też większa energia na to, żeby osiągnąć jakąś wymarzoną cyferkę na tej wadze czy w wymiarach, bo ja też jestem bardziej osobą, która preferuje mierzenie się, bo ja po mierzeniu często jest tak, że przez rok widziałam na swojej wadze takie same cyferki, co miesiąc, czy tam co 2 miesiące. Waga pokazywała na to samo, a gdy się mierzyłam, to okazywało się, że proporcje się zmieniały. Bo tak się dzieje, gdy ćwiczymy. Gdy nie ćwiczymy, sprawa ma się troszeczkę inaczej, ale... No, ale to myślę, że wszyscy wiedzą. I co? Bo naprawdę, nie wiem, ten film miał być podsumowaniem, a ja Wam tutaj gadam takie rzeczy, że pewnie już jesteście znudzeni.
Dlatego pamiętajcie, że w opisie macie podział sekundowy, co kiedy gadam. To będzie Wam łatwiej przez to przebrnąć. I może co? Może zakończmy już to moje gadanie o tym, jak to tam w diecie bywa, bo to nie jest istotne, ale właśnie, jadłam czysto, ćwiczyłam, innych dolegliwości poza głową nie miałam. Przypomniała mi się piosenka, to ADHD mi się włącza. I co? I co jeszcze Wam chciałam powiedzieć? A właśnie, udało mi się w styczniu przeczytać 6 książek i jestem niezadowolona z tego wyniku, bo myślałam, że przeczytam 10-11. Nie udało się, niestety. Ale dobre i 6, nie? Może uda mi się spełnić moje założenie, jakie miałam na początku w postanowieniach noworocznych. A jak nie, no to jeśli będę utrzymywać te tendencje, to i tak pobiję swój osobisty rekord ze zeszłego roku, więc będzie też dobrze. Do tego zrobiłam 4 albo 5, 4, powiem 4, bo może to było 5, ale wolę iść tutaj w dół. I zrobiłam także 4 kursy z zakresu dietetyki, bo staram się robić ich bardzo dużo i często aktualizować swoją wiedzę, bo ona tak naprawdę zmienia się co chwilę robi się nowe badania, co chwilę wie się więcej. I ja też dużo rzeczy, że tak powiem, testuję na własnej skórze i wyciągam z tego wnioski. Także zrobiłam 4 kursy, też chciałam zrobić więcej, no ale powiedzmy, że ten styczeń to był taki na rozruch, a teraz będziemy już jakoś coraz więcej i napędzać tę machinę. I tutaj, no dobra, niby chciałam więcej, ale koniec końców jestem z tego zadowolona, bo mogłabym nie zrobić nic. Miałam też całkiem sporo zleceń na teksty, bo też nie wiem, czy wiecie, jeśli oglądacie mnie dopiero teraz, to nie wiecie, ale jeśli już dawniej, to już wiecie, że poza dietetyką zajmuję się też pisaniem tekstów jako copywriter i miałam bardzo dużo zleceń i ogólnie moja szefowa jest zadowolona z tego, co tworzę. Więc tutaj też jakiś taki mały sukces i pole do pochwalenia się Wami, pochełpienia się tym mini sukcesem. I z takich może negatywnych rzeczy, które powinnam zdecydowanie poprawić, to, że ja ciągle odpoczynek traktowałam jako nagrodę, a nie jako mój obowiązek, a nie jako moją potrzebę, która jest koniecznością. Tylko no, gdzieś tam w tej mojej głowie jest zakorzenione to, że ja nie mogę odpoczywać, że cały czas muszę być na pełnych obrotach, a nie zawsze mam na to siłę. Jeśli nie zawsze mam na to siłę i odpoczywam, to mam wyrzuty sumienia i to nie jest zdrowe. I nie róbcie tak i uczcie się na moich błędach i dbajcie o swoje zdrowie psychiczne również, bo to wynika z psychiki i różnych dziur, ale no tak. Niestety nie odpoczywałam za wiele, a teraz w lutym mam tyle pracy, że też chyba niewiele czasu na to wygospodaruję. I muszę się tego nauczyć i muszę wyciągnąć z tego jakieś wnioski i po prostu dać sobie na luz. Bo to nie ma sensu, żeby tak lecieć nie wiadomo za czym. I co mi po tym, że ja coś osiągnę, jak będę już wycieńczona psychicznie i fizycznie. Także z tego nie jestem zadowolona. Czy jest coś jeszcze, z czego jestem niezadowolona? Chyba to wszystko. I wiecie co? I może faktycznie powiedziałam Wam wszystko, więc może nie będzie aż tak długi ten film. Nie no, będzie długi. I co? Ja lecę sprzątać, bo mam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia, kilkanaście nawet. I muszę nastrajać się też na jutro, bo jutro czeka mnie ciężki dzień. Będę nagrywać filmik, który jest dla mnie trochę nowym formatem. Nie wiem, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że bardzo dobrze. Ale no, muszę teraz troszeczkę swoją głowę nastawić na takie dobre tory, żeby się wprawić w dobry nastrój, żeby po prostu ten jutrzejszy materiał wyszedł z takim flow. Mam też do nagrania rolkę, która będzie dla mnie również nowością. Nowym takim formatem, ale będę przełamywać te swoje bariery i zobaczymy. Więc na ten moment w opisie zostawiam Wam linki do moich społecznościówek. Jeśli chcecie wiedzieć, o jakich materiałach mówię, to
Wejdźcie na Instagrama, bo tam to się będzie pojawiać. Tutaj na YouTubie też pojawi się filmik z tego, co właśnie zapowiedziałam, ale, ale nie wiem, czy w pierwszej kolejności, czy w drugiej. Zobaczymy. W zasadzie ja powinnam go wstawić natychmiast, więc jak jutro uda mi się go nagrać, to myślę, że wstawię go od razu. I co? No i tyle. Mam jeszcze trochę tekstów do napisania, troszeczkę konsultacji do zrobienia, więc żegnam się z Wami i pa, pa!